dobry wieczór. Witam na konferencji prasowej po spotkaniu 21. kolejki PKK Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Legią Warszawa. Spotkanie zakończone wynikiem 1-0 dla drużyny gości. Jest z nami trener Warszawa, pan Kostar Uniajić i rzecznik prasowy Legii Warszawa, Bartosz Zasławski, który będzie odpowiadał za tłumaczenie słów trenera. Przed zadaniem pytania bardzo proszę o podniesienie ręki. Będę wskazywał. Trenerze, bardzo proszę o komentarz tego spotkania. Dobry wieczór wszystkim. It was a hard patch. I think we played in both half times the better soccer at the end. Yeah, you always need in such types of game luck. We had this lucky punch about a penalty, but all in all, I'm very pleased, especially about the energy and was outstanding attitude from our guys. It was anything but easy, this game. On contrary, it takes a lot of energy and power. But you know, after such important win away against a really good team, you will get faster the energy back and recovery very fast. I'm happy, the guys are happy. All in all, a deserved win, a close game. I wish Piast all the best. Now we have very important games ahead of us, so we will for sure focus this week train and prepare us as best as possible for the big derby in our full stadium. To było bardzo ciężkie spotkanie. Mam wrażenie, że w obu połowach byliśmy lepszą drużyną. W meczach tego typu potrzebujemy również szczęścia i takie szczęście mieliśmy chociażby przy podyktowaniu rzutu karnego. Jestem bardzo zadowolony z powodu energii, jaką włożyliśmy w to spotkanie i naszej bardzo dobrej postawy, ponieważ w tym meczu nic nie było łatwo. Tak jak wspomniałem, straciliśmy dużo energii, poświęciliśmy wiele sił na to, żeby wyjść z Gliwic 3 punkty. To bardzo ważne zwycięstwo z bardzo trudnym rywalem. No i po takich meczach można powiedzieć, że prawda, ta regeneracja, proces dojścia do siebie zawodników jest znacznie szybsze. Było to zamknięte spotkanie, tak jak już wielokrotnie wspomniałem, bardzo trudne. Życzę drużynie Piasta wszystkiego najlepszego, a przed nami bardzo ważny, ciężki gatunkowo mecz, prawdopodobnie przy całym stadionie. Dziękuję bardzo, trenerze. Teraz czas na Państwa pytania. Bardzo proszę. Krzysiek Zintkiewicz, portal Piast.info. Panie trenerze, wczoraj na konferencji prasowej w Warszawie powiedział pan, że Legia ma mentalność zwycięzcy. Czy mógłby pan to rozszerzyć? Czy tyczy się na cały zespół, czy na tylko, bo powiedzmy, ustawienie, walczymy z Rakowem o tytuł mistrza Polski? I drugie pytanie... Przepraszam, możemy pojedynczo? Dobrze, najpierw pierwsze pytanie przetłumaczę trenerowi, pod potem drugie będzie nam, tak, będzie nam w sprawie. During the last press conference you said that your team have winning mental. So what does it mean exactly? Can you say something more about this? Is it about, you know, the lineups, the attitude? What's more about it? I think we made progress during the season. Progress about running statistics, about duels, also the way, the style, how we want to play. We dominated the most games, and for sure you need not just quality with the ball, you need also a lot of mental strength and mental quality. And I think today you could see that on a difficult pitch against a very, very good team. We watched and observed Piast last game against Zagłębie Lubin. They totally dominated. 2 weeks ago we played against Zagłębie, so I think all of us were very, very aware
about this game, and so the guys showed the right mentality. Yeah, they keep our way of playing. They were not nervous. They didn't getting any distraction, even you know, in some moments during this game. And I had a feeling that they strongly believe that we are able to score and to win this game. And so at the end we won the game. Okay, was one really, really one situation. I think the chance from Piaz had one really great chance. Okay, in last games we had a lot of luck. Yeah. It's about energy. It's about strong believing. This is few games in this season. We came back. I'm very very satisfied the way also how we make our transformation, mental transformation from the beginning of the season until now. And they are strong belief in themselves. They are really very close to each other during the week. It's the way how we want to continue this season. Obserwuję progres drużyny, zarówno jeśli chodzi o styl, jeśli chodzi o to, jak dominujemy na boisku. Ten progres obserwuję już od początku sezonu. Posiadanie jakości, kiedy jesteśmy przy piłce, to jedna sprawa, a druga to taka siła mentalna. Dzisiaj zagraliśmy na bardzo trudnym boisku. Dokładnie obejrzeliśmy mecz Piasta z Zagłębiem Lublin, podczas którego Piast zdecydowanie dominował i mieliśmy świadomość, jak ten mecz może wyglądać. Tak jak wspomniałem, pokazaliśmy bardzo dobrą mentalność, utrzymywaliśmy nasz sposób gry przez cały czas. No, nie towarzyszyła nam żadnego rodzaju jakby destrukcja, prawda, naszych poczynań, nie przeszkadzaliśmy sobie. No, jestem bardzo zadowolony z tego, że byliśmy zdolni strzelić bramkę i wygraliśmy, podkreślam, bardzo trudne spotkanie z trudnym rywalem. Piast w zasadzie stworzył sobie jedną sytuację. My podczas naszego poprzedniego meczu cierpeliśmy, można powiedzieć, na brak szczęścia. Mocno wierzymy w ten zespół, zawodnicy również mocno wierzą w siebie nawzajem i dowodem jest to, że po raz kolejny prawda, no jakby wracamy z dobrym wynikiem i niejednokrotnie ten wynik w trakcie sezonu odwracaliśmy. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z powodu tego, jak transformujemy się na boisku, jak przechodzimy z piłką jednego ustawienia w drugie. No i cóż, no, liczymy na więcej. Chyba jeszcze pan miał drugie pytanie. Drugie pytanie chciałem zadać o kontuzję Carlosa, bo było powiedziane, że Carlos przyjedzie do Gliwic, była kontuzja palca, ale nie pojawił się nawet na ławce. Co z nim jest? There were some speculations that Carlitos can be included into the squad today, but he didn't. So what's finally his situation? What? About Carlitos. Yeah, we decided to let him stay at home to have some more training sessions. It's he recovered faster than we expected. He can't wait for his next game, but with our consultation with the medicine staff, we decided not to take the risk. It's not necessary. We have at that moment really good situation about our players. Just Carlitos and Kramer are out, and so we will see how it's going on in his process about recovery. But mental again, he's ready to play, and maybe he will be on Friday inside the team. We will see. Thank you.
Po konsultacji ze sztabem medycznym Carlitos został w domu, przejdzie dodatkowe treningi. Nie chcieliśmy ryzykować jego sytuacji, aczkolwiek bardzo szybko dochodzi do siebie. W ogóle mamy bardzo dobrą sytuację zdrowotną, ponieważ do dyspozycji trenera nie są tylko właśnie Carlitos i Blasz Kramer. Obserwujemy jego sytuację, ma bardzo dobre podejście mentalne i kto wie, może w piątek zobaczymy go na boisku. Marcin Szymczak, Legionet. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa na trudnym terenie i chciałem tak naprawdę spytać się o te dwie zmiany w podstawowym składzie, bo Bartek Kapustka i Paweł Przerku się nie ma w rezerwowych. Zagrali Patryk Sokołowski od pierwszej minuty i Matias Johansson. Skąd taki pomysł? Czym to było podyktowane? The question is about two changes in the lineups, because Johansson played the first half and Patryk Sokołowski. And why did you decide to make these changes? We had ahead of us. We will have hard games. We want to challenge the competition for the championship. We have the Pokal game, the Cup game, and a good team is more than just 11 players or 12 players or 13 players. As I said, we have a very good mentality during the week. Hardworking and really good attitude on the pitch. So we decided to give some players, which also deserved, even more players deserved to become starter, but it's not possible. And it's also not, I'm not convinced that too many rotations in one game is good for us, but we were pretty sure that Joha and Sochi will make could play a good game, and I think they did it. Za nami, przed nami wiele trudnych meczów, zarówno w Lidze, jak i w Pucharze Polski. Proszę zauważyć, że dobra drużyna to więcej niż 11 zawodników. Za nami był tydzień bardzo dobrych treningów. Ci zawodnicy zasłużyli sobie, żeby otrzymać szansę. Nie jestem zawodnikiem przeprowadzenia zbyt wielu zmian podczas jednego spotkania, ale no, byliśmy pewni, że Matias i Patryk zagrają dobre spotkanie, tak w rzeczywistości było. Czy są kolejne pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję i zapraszam zaraz na drugą. Jest na internet Piasta pan Aleksander Wukowicz. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Trudny mecz, na pewno też mecz, w którym było dużo walki, dużo takiego boiskowego przepychania. Z naszej strony mocne staranie się, żeby się przeciwstawić faworytowi w tym meczu, co uważam, że się udawało przez większą część meczu. Zadecydowała jedna sytuacja rzut karny. Oprócz tego myślę, że podobna liczba 100% sytuacji, czy w ogóle podobnych do 100%, myślę, że najbardziej 100%. To są te dwie sytuacje Kamila Wilczka. Pierwsza, po której został odwiznany z Polonii, ale jakby była bramka, to zostałaby ona uznana, ponieważ Polonego nie było, a druga już pod sam koniec na remis, można powiedzieć, albo na 1-1, też była bardzo dobrą sytuacją. Niestety ją nie wykorzystaliśmy. Na pewno żal, że znowu nie mamy punktów, pomimo tego, że zrobiliśmy jako drużyna bardzo dużo, żeby coś z tego boiska też podnieść. Dziękuję panie trenerze. Teraz czas na państwa pytania. Przed zadaniem pytania proszę o podniesienie ręki. Krzysztof Brumer, Sport. Panie trenerze, dwa pytania. Pierwsze o Damiana Kądziora. Czy tam coś ucierpiał w tej ostatniej akcji, w tym starciu z bramkarzem Legii? No, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Tam nie doszło do mnie ani od Damiana, ani z sztabu medycznego, że coś mi się działo takiego niepokojącego. Zobaczymy jutro. I drugie pytanie. No, wyniki tak się ułożyły, że wasz mecz sprzed tygodnia de facto nic nie daje, bo zabawa zaczyna się od nowa, jest straszny ścisk na tabeli. Jak ja rozumiem matematykę, to gdyby nie mecz sprzed tygodnia, to byśmy mieli 9 punktów do Zagłębia Lubin. Więc uważam, że bardzo dużo daje ten mecz poprzedni dalej. Oczywiście my wróciliśmy na miejsce spadkowe, ale przed nami jest 13 kolejek. My graliśmy mecze z Rakowem, z Legią, my graliśmy wyjazd z Zagłębiem Lubin.
Z tej perspektywy patrząc, to naprawdę drużyna robi bardzo dużo dobrego i liczymy, że też to zaprocentuje i będą punkty w następnych meczach bardziej, że tak powiem, może nie seryjnie, ale z większą częstotliwością. Jeszcze chciałem o Murawę spytać za tydzień. Tutaj dwa mecze się odbędą mniej niż 24 godziny. Wiem, że mnie ktoś z Państwa to zapyta, wiedziałem o tym i tak sobie wymyśliłem, że powiem, że nie jestem greenkeeperem, jestem tylko trenerem piłki nożnej i ze swojej strony robię na tyle, że jakby oszczędzamy to boisko maksymalnie, więc w listopadzie wyszliśmy raz przed meczem z Lechią Gdańsk na wyjeździe, żeby zrobić trening przed meczem i wyszliśmy na mecz z Jagiellonią i to jest wszystko, co możemy zrobić z naszej strony. Dzisiaj to było drugie nasze wejście na Murawę w tym roku. Także reszta proszę dzwonić do panów od trawy. Cieszy się pan, że gracie jednak jako pierwsi ten następny wiek. No to jeszcze najlepiej by było, gdybyśmy grali w drodze. Faktycznie tutaj to byłoby naprawdę coś niesamowitego, ale mówię, najważniejsze jest jednak ten fakt, że podejmując tutaj jakąkolwiek drużynę, to mamy takie same warunki jak przeciwnik. Okay. Tak, proszę tu. Dzień dobry trenerze. Puka, ja chciałem zapytać o te dwa wyniki tak naprawdę, z Rakowem i z Legią po 0-1. Mecze bardzo wyrównane. Po takich wynikach bardziej powody do optymizmu, że tak do tej czołówki tabeli niewiele widzieli, czy jednak jest jakiś duży powód do niedosytu? Znaczy i niedosyt i powód do tego, żeby z optymizmem patrzeć na to, co jest przed nami, bo nie ulega wątpliwości, że to są dwie jeszcze oprócz mimo wszystko aktualnego mistrza Lecha, dwie najmocniejsze drużyny w lidze. Więc tak jak powiedziałem na wstępie, wiele dobrego pokazaliśmy w tych dwóch meczach. Mamy niestety brak punktu z tych meczów i to jest ten niedosyt, tak? Ale musimy walczyć dalej, musimy dalej pracować tak samo. Nie znaczy, że łatwiej będziemy mieli z drużynami z podobnych miejsc w tabeli, ale na razie gramy głównie z czołówką albo na wyjazdach, tam gdzie mamy ich bezpośrednich rywali. Mamy kolejne pytania? Jeśli nie, to proszę. Leszek Dziękiewicz, portal Piast Info. Panie trenerze, w pierwszej połowie Piast grał to, do czego nas przyzwyczaił w tej rundzie, czyli wysokiego pressingu. W drugiej połowie, zwłaszcza na początku, daliśmy się zupełnie zdominować. Chciałbym się zapytać, czy... No rozumiem, do czego pan zmierza. No jest to tak, że grając z silnym rywalem to nie jest też tak łatwo, czy nie, powiem, że niemożliwe, ale nie jest tak łatwo jakby wychodzić wysoko i nie dać się, że tak powiem, zepchnąć do niskiej obrony. Jakby ja mam żal tylko do tego, że w tej niskiej obronie będąc to tam był w pewnym momencie rzut sędziowski. Jeżeli się niemiłe chwilę przed tym, jak nastąpiło to zamieszanie też w pole karnym. Jak jest rzut sędziowski, no to zazwyczaj jest większa swoboda dla tej drużyny, która dostaje tą piłkę od sędziego. Wydaje mi się, że my to nie mieliśmy w tej sytuacji potem, ale wracając do tego, co pan mówi, to po prostu to był silny przeciwnik, który po prostu musiał mieć swój fragment taki, że będzie przeważał, także byliśmy też na to gotowi, żeby to dobrze wybronić. Niestety jeden faul sprawił, że dostali szansę nie do, że tak powiem, wybronienia. Mamy pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję bardzo.